Oto w jaki sposób anakonda zapewniła sobie zwycięstwo. Przyjrzyjmy się walce jeszcze raz. Wąż znajdował się na dobrze znanym sobie terenie. Od tygodni obserwował brzeg rzeki, czekając na dogodny moment do ataku. Jaguar wyczuł zagrożenie, ale nie zauważył anakondy. Głos ptaka zdekoncentrował wielkiego kota, dając wężowi okazję do ataku. Uderzenie głową pozbawiło jaguara równowagi. Wbił się pazurami w ciało przeciwnika i zagłębił kły w ciele, chcąc złamać mu kręgosłup. Dla innego zwierzęcia skończyłoby to się śmiercią, lecz wąż nadal miał możliwość ruchu. Oto decydujący moment walki. Anakonda próbowała się wycofać, jednak w naturze jaguara nie leży rezygnowanie z upatrzonej ofiary. Kontratak gada zaskoczył go zupełnie. Wielki kot był zbyt zmęczony, aby się bronić. Przebiegła, cierpliwa i silna anakonda zachowuje tytuł królowej amazońskiej dżungli.